Witajcie kochani na kanale, zapraszam na Q&A. Wiem, długo czekaliście, ale no w końcu się zebrałam po tej długiej chorobie i nagrałam tego Q&A. Słuchajcie, pytań zadaliście 9, ja te wszystkie pytania sobie pospisywałam, bo były i zadane na Instagramie i na YouTubie pod filmikami na kanale. Pytania będę czytała nie tak jak były zadawane, tylko po prostu wiecie, tak jak mi było wygodnie spisać je. I teraz jeszcze jedna rzecz. Odpowiem na wszystkie 9 pytań, bo tak zdecydowałam, ale nie będę podawała nazw i nazwisk osób, które je zadały, bo po prostu tam, gdzie były podpisane imieniem i nazwiskiem, nie wiem, czy dana osoba by sobie tego życzyła. Więc ten element pominę, ale na pytania odpowiem wszystkie. Dobrze, to zaczynamy. Pytanie pierwsze. Jakie jest Twoje największe marzenie? Trudne pytanie. I podchwytliwe z jednej strony, bo tak, podobno na głos nie wymawia się swoich marzeń, no bo potem nie mogą się nie spełnią, więc chyba jednak nie odpowiem na to pytanie. Ale że w ramach takiego rewanżu powiem tak, marzenia, słuchajcie, się spełniają. Ja jeszcze parę lat temu do końca nie wierzyłam w to, że one rzeczywiście się spełniają, ale sam fakt tego, że moje marzenie z dzieciństwa, czyli posiadanie domku jednorodzinnego, bycie tutaj z moimi najbliższymi, posiadanie tego wymarzonego swojego ogródka, mimo że nie jest jakiś tam, wiecie, no nie wiem, wielki czy fenomenalny, dla mnie jest moim wymarzonym ogrodem, mam swój wymarzony taras, taki jak mi się zawsze marzył. I co? No i pokrótce, marzenia się spełniają, wierzcie w swoje marzenia i w miarę swoich możliwości pomagajmy im się spełnić. Drugie pytanie. Czego się najbardziej w życiu boisz? Bardzo powiem Wam pytanie takie, no na początku mi się nie wydawało jakieś głębokie, ale w sumie doszłam do wniosku, że jest głębokie i takie no mocne. Powiem tak, najbardziej w życiu boję się takiego poczucia totalnej bezradności. Chodzi mi o taką, wiecie co, takie sytuacje, gdzie moi najbliżsi, osoby, które kocham, które są w moim sercu, cierpią po prostu, obojętnie z jakiego powodu. Na pewno każdy z nas przeżył takie chwile w swoim życiu, bo życie usłane różami nie jest, to wiemy. I co, ja też w swoim życiu takie chwile miałam. I nie będę tutaj, wiecie, się rozwodzić, jakie to były sytuacje przeróżne, ale no, sytuacje, w których moi bliscy cierpieli z jakiegoś powodu, a ja po prostu, kochając ich, cierpiałam, bo razem z nimi i nie mogłam nic zrobić. Takiego poczucia totalnej bezradności się w życiu boję. Trzecie, ulubiona pora roku. Proste pytanie i chyba szybko mogę na nie odpowiedzieć. Wiosna i lato. Wiosna dlatego, że uwielbiam obserwować, zwłaszcza teraz tutaj, kiedy mam swój ogród i mogę to robić częściej, jak natura budzi się do życia, przyroda cała, jak wszystko się zieleni i kwiaty zakwitają, śpiewają ptaki. A lato, bo zawsze lubiłam, wiecie co, morze, takie klimaty, morze, plaża. Także tak. Teraz czwarte pytanie. Plusy i minusy pod względem architektonicznych barier dla mnie jako osoby niepełnosprawnej, mieszkania w Bydgoszczy i w Świeciu. Porównanie. Na to pytanie, to w sumie mogłabym na temat tego pytania, jego odpowiedzi nagrać osobny filmik, bo sporo mam na ten temat do powiedzenia, ale postaram się tak pokrótce tutaj na szybko odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o Świecie, to wielkim plusem jest moim zdaniem to, co już, wiecie, po półtora roku mieszkania tutaj mogłam zauważyć i no, odczuć, to jak zrobione są tutaj u nas w mieście ulice, czy na przykład progi. No, osoby, które mają styczność z osobami niepełnosprawnymi lub są osobą niepełnosprawną, wiedzą, o czym mówię. Bardzo trudno jest osobie na wózku, czy to podjechać pod wysoki krawężnik i tak dalej, i tak dalej. Nie spotkałam się do tej pory z żadnymi tak zwanymi kociłymi łbami czy jakimiś dziurami, wiecie, gdzie miałam problem przejechać. No nie, pod tym względem naprawdę Świecie na mega plus. Ja tutaj, wiecie co, jedyną moją taką barierą, którą rzeczywiście odczułam na początku, było to, że nie miałam tutaj u nas na posesji podjazdu. Ale ona bardzo szybko została, że tak powiem, rozwiązana. Przychodząc tutaj wiedziałam, że ten podjazd prędzej czy później będzie, więc to nie było jakimś, nie traktowałam tego jako minus. A jeżeli chodzi o porównanie do Bydgoszczy, wiecie co,
Ja tam mieszkaliśmy z rodzinką na parterze, ze względu wiadomo na mnie. Miałam windę i korzystałam z niej i nie było czegoś takiego, że ja byłam, wiecie, w domu uwięziona i na dwór nie wychodziłam. Nic z tych rzeczy. Ale na przykład, a propos tych ulic, no to ja widzę dużą różnicę. Bydgoszcz pod tym względem, co do Świecia, to moim zdaniem no duży minus, bo jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia, jeżeli chodzi o remonty ulic i tak dalej. I te bariery ja tam odczuwałam mega. Na przykład, jeżeli chodzi o taką prostą rzecz jak zakupy. Każdy wie, że kobieta zakupy robić lubi i ja miałam na przykład z mamą taką no takie wypady, wiecie co, nasze, na miasto. I teraz tak, jak już były galerie w Bydgoszczy, typu Focus i tam te inne, moją ulubioną akurat był Focus, to ja się z jednej strony ucieszyłam, bo w takiej galerii nie odczuwałam żadnej, totalnie żadnej bariery. Do każdego sklepu, jakiego chciałam, sobie wjechałam, korzystałam z każdej restauracji, z jakiej chciałam. A na przykład wybierając się u nas na miasto, do centrum, czyli na przykład, nie wiem, ulica Długa czy ulica Gdańska, no to te bariery były, bo sklepiki są umiejscowione, po prostu są do nich, prowadzą do nich schody. I tutaj to jest jedyny minus, jaki do dzisiaj, na dzień dzisiejszy w świecie dostrzegłam. Brakuje mi, już tak troszkę odczuwam, tych właśnie galerii. Mimo że nie jestem jakąś tam zwolenniczką marketów i tak dalej, ale no pod tym kątem galerie są u mnie na plus, bo ja po prostu mogę tam te zakupy sobie zrobić i po prostu, wiecie, no odwiedzić taki sklep, jaki mam ochotę. Brakuje mi tych galerii po prostu tutaj w świecie. A tak to uważam, że świecie, no pod tym względem architektonicznym na mega plus. Dobrze, nie rozwodzę się więcej, bo tak jak mówię, o tym mógłby być totalnie, wiecie, osobny film. Jak to się stało, że jesteś na YouTube, że założyłaś kanał? I tutaj są dwa pytania bardzo podobne, więc ja odpowiem tak jakby, wiecie, no to będzie jedna odpowiedź, ale, bo ja to połączę, bo drugie pytanie jest bardzo podobne, również tyczy się kanału. Co możesz powiedzieć o prowadzeniu kanału już po tych 4 miesiącach istnienia? Jak to się stało, że jestem na YouTube? Ciekawość chyba trochę też. I przede wszystkim chęć wyjścia do ludzi i poznania nowych ludzi. Wiecie co, ja jeszcze 5 lat temu wam widzę po prostu i oglądając youtuberów często słyszałam, przeróżnych, często słyszałam, że właśnie YouTube łączy ludzi, że nawiązuje się przez to fajne znajomości na lata, fajne przyjaźnie, ale tak sobie myślałam, no nie wiem, czy to tak do końca jest. Nie wierzyłam tak do końca w to, może tak tylko mówią, że tak jest, ale sama na własnej skórze się przekonałam, że rzeczywiście od momentu, wiadomo, założenia kanału, że YouTube rzeczywiście łączy ludzi. Nawiązałam bardzo fajne znajomości z jedną osobą, czyli z Karoliną, z kanału Sisterka. Już się nam udało spotkać i utrzymujemy do dzisiaj kontakt. Mam zamiar spotkać się jeszcze. Mam też znajomości, które no może od razu, wiecie, nie będzie możliwości spotkania się, bo są to nawet osoby z zagranicy, ale utrzymujemy ze sobą kontakt, jest ten kontakt, rozwijamy nasze znajomości, także no to jest tutaj, powiem tak, to jest dla mnie największy plus YouTube'a, jeżeli chodzi właśnie o to wyjście do ludzi i nawiązywanie tych znajomości. A jak to się stało, że się znalazłam? Chciałam po prostu, przyszedł taki moment, oglądając tych różnych youtuberów, że chciałam po prostu stanąć po tej drugiej stronie, zobaczyć, jak to jest. Taka, wiecie, no czysta ciekawość, spróbowania czegoś innego, sprawdzenie siebie w czymś innym i tak jak mówię, przede wszystkim wyjścia do ludzi. A co mogę jeszcze powiedzieć o prowadzeniu YouTube'a po 4 miesiącach? Powiem tak. Nie myślałam, że to jest, że tyle czasu trzeba poświęcić, żeby ten kanał, wiecie, jako tako był prowadzony, jako tako wyglądał, no i był na jakimś tam poziomie, bo ja chcę, żeby kanał, wychodzić właśnie z nim do ludzi, żeby kanał był dla wszystkich,
żeby każdy znalazł tu coś dla siebie, ale też, żeby przede wszystkim ja sobie cenię prawdę i szczerość i to w tym kanale chcę z moją rodziną przekazywać. Mówię z moją rodziną, bo kanał się nazywa Kalina i Rodzina, no wy o tym wiecie. I od początku takie było moje założenie i do tego będę nadal dążyła, żeby to był kanał rodzinny. Tak sobie założyłam od początku, dlatego jest taka nazwa. Nie chciałam być tutaj sama. Wiadomo, to stopniowo się rozwijało. Na początku byłam w pierwszych filmikach, jeżeli oglądacie od początku ten kanał, to widzieliście, że byłam sama, ale udało mi się powolutku przekonać rodzinkę i dzisiaj mama, mój brat nawet się powoli włącza, może niebawem się pokaże, moja ciocia uczestniczą razem ze mną i to właśnie mi się w tym kanale podoba i w tym kierunku będę szła, ale nie ulega tutaj wątpliwości, że nie jest to łatwe. Posłuchajcie, ja nagrywam codziennie i no to w pewien sposób chyba kanał też mi się wydaje uczy takiej systematyczności i dyscypliny, bo żeby nagrywać codziennie, to wy widzicie vloga, na przykład, dajmy na to vloga, dzień po. Ale ja muszę codziennie się, wiecie, przygotować. Mama musi codziennie ten makijaż zrobić, więc też jest w to zaangażowana. I co? No uczy tej systematyczności, ale fajnie. Mi się wydaje, że to też pomaga nawet w takim codziennym życiu. Właśnie takie wyrobienie sobie tej systematyczności. Fajnie by było, jakbym tak miała, wiecie, we wszystkim. Szóste pytanie. Znaczy to jest, by było w sumie już ósme, ale wiecie, ja połączyłam te dwa pytania. Skąd twoja mama ma taki talent do malowania i jak to się u niej zaczęło, że polubiła malować i że robi to tak dobrze? Bardzo dziękuję za to pytanie. Mama również, bo przeczytałam jej, wiadomo, tak poza kamerą to pytanie. Było jej bardzo miło. Pozdrawia cię. Skąd moja mama ma smykałkę do malowania? Wiecie co? Moja mama ma duszę artystyczną. Ja już to wiem od dawna. A co do malowania, to większość z was wie, ci, którzy oglądają makijaże, czy na przykład naszą wspólną serię Mama i córka, ten sam makijaż, że mama jest typowym samoukiem. Mama po prostu ma swoją pasję. Jest to między innymi makijaż, bo ma również inne pasje. Ale makijaż jest taką największą. Jest totalnym samoukiem, nie skończyła żadnych kursów, czy wiecie, nie była w żadnej szkole makijażowej. I to nie było tak od początku, że mama, wiecie, się mega malowała, potem mnie i tak dalej. Bo właśnie nie. Mama miała tą smykałkę do malowania, ale jakoś tak nie do końca ileś tam lat temu, parę lat temu, no ja nie mówię teraz, jak jest kanał, tylko cofam się wstecz, nie przywiązywała jakiejś ogromnej wagi do tego i w pewnym sensie, no nie chcę tutaj, wiecie, się pysznić, że to dzięki mnie i tak dalej, ale w pewnym sensie ja mamę do tego jakby zmobilizowałam, żeby częściej czy siebie malowała, próbując się w tym, kombinując makijażem, potem chciałam, żeby mnie malowała. I co? I tak się to w mamie rozwinęło. Jeżeli chodzi o to, co powiedziałam na początku, że mama ma duszę artystyczną, to również przejawia się w tym, że mama bardzo lubi dekorować, czy to w mieszkaniu, albo na przykład mama kocha kwiaty, tak jak i ja. I na przykład kiedy już się teraz nie mogę doczekać, kiedy będziemy mieli swoje różyczki na ogrodzie, jak już będziemy je, wiecie, tutaj ścinać do domu, to wiem, że mama będzie już kombinowała z kompozycjami, bo również to bardzo lubi, wymyśla bardzo fajne kompozycje kwiatowe. Także tak, ja tak pokrótce na to pytanie odpowiem, już przejdę do następnego, bo planujemy z mamą wspólny filmik, nie powiem jeszcze z jakiej okazji, gdzie więcej powiemy o swoich takich wspólnych pasjach. Dlatego tutaj już na tym zakończę. I ostatnie pytanie, tak, to będzie ostatnie pytanie. Jakie są twoje najważniejsze cele w życiu? Bardzo dobre pytanie, takie bardzo mocne, tak jak to, czego się najbardziej w życiu boisz, tak? Jakoś je, nie wiem, skompletowałam. Najważniejsze cele. Wiecie co? Z wiekiem te cele się w moim życiu jakoś tak zmieniły, po pierwsze.
kiedy mam większą taką świadomość, czego od życia chcę, co w moim życiu jest najważniejsze, do czego dążę, no to te cele również się zmieniły. Ale takim największym moim priorytetem, można powiedzieć, i celem jest to, żeby na końcu swojej drogi, że tak powiem, czyli no kiedy się będę musiała już z tym światem pożegnać, z tym światem jak z tym światem. Ja jestem osobą wierzącą i wiem, że życie tutaj się nie kończy, więc moim głównym celem jest to, żeby te życie przeżyć mądrze, dobrze, żyć pełną życia, ale mądrze. I przede wszystkim, wiecie co, kiedy już mówię, przyjdzie ta chwila, że no, pożegnam się z tym światem, mieć w swoim sercu takie przeświadczenie, że właśnie przeżyłam to życie dobrze i móc sobie prosto spojrzeć w twarz, że no wiadomo, tak samo jak kiedyś tam, czy nie wiem, to dzisiaj jestem raniona, tak samo ja na pewno ludzi ranię i to wiecie, no tak już jest. Nie chciałabym tego, ale tak już jest, ale odejść z tego świata z przeświadczeniem, że mimo wszystko przeżyłam życie mądrze i po prostu podziękować Bogu za to, jakie to życie było i prosić o to, żeby zasłużyć na wieczność. Ja wierzę w życie wieczne i wiem, że życie tutaj się nie kończy, że spotkam się z moimi bliskimi. Tak jak mówię, to jest ten główny cel tutaj. Dobrze, kochani, 9 pytanie już za nami, czyli ostatnie. Powiem Wam tak, mocny był ten Q&A, bo pytania były naprawdę takie, no, bardzo, bardzo dobre, bardzo mi się podobały te pytania. Dziękuję wszystkim, którzy je zadali. Pozdrawiam wszystkich, bo tak jak mówię, no nie chcę tutaj podawać ani nazwisk, ani Waszych ników. Ale pozdrawiam wszystkich serdecznie, tych, którzy je zadali. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądali ten filmik. I co? Dajcie znać, jak Wam się podobał Q&A, czy myślicie o następnym. Bo ja jestem jak najbardziej na tak, ale to już zależy tylko i wyłącznie od Was. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa! No dobrze, tylko pokażę jak wyszłość. Ale do...